Dzień dobry. Dzisiaj jest wtorek, więc gdyby nie epidemia, to spotkalibyśmy się pewnie na spotkaniu Krakowskiego Klubu Wtorkowego. I w ramach właśnie Krakowskiego Klubu Wtorkowego online chciałam zaprezentować Państwu kolejny, trzeci fragment mojej nowej, powstającej właśnie książki Zimny wiatr. Ponieważ dotarło do mnie wiele głosów, że bardzo się Państwu spodobał nasz balkon, więc postanowiłam, że dzisiaj też nakręcimy ten filmik na balkonie, chociaż jest faktycznie dość zimno. Chciałam jeszcze przypomnieć, że te fragmenty to nie są kolejne fragmenty książki, ani nawet nie są ułożone w porządku chronologicznym, więc to troszkę chciałam Państwu namieszać tym układem i tymi zagadkami. Chciałam też przypomnieć, że na napisanie tej i wydanie tej książki założyłam zrzutkę na portalu zrzutka.pl i link do zrzutki znajdzie się pod filmem. W związku z tym, jeśli ktoś chciałby wesprzeć powstanie Zimnego wiatru, to będę bardzo wdzięczna. A teraz już kolejny fragment. Anna weszła do bramy i od razu się zorientowała, że ktoś się tam czai. Jakiś wielki czarny cień oderwał się od ściany i ruszył w jej stronę. Odskoczyła. I w tej samej chwili usłyszała: Pani się nie boi. Czekam tu, bo mam cynk od Łukasza. Wcale jej to nie uspokoiło, wręcz przeciwnie. W słabym świetle zakurzonej żarówki zobaczyła ziemistą twarz przeciętą blizną i tatuaż pod lewym okiem. Mężczyzna cofnął się o krok, może zauważył przestrach Anny, a może tylko chciał pozostać w cieniu. Łukasz chciał, żebym tu przyszedł i powiedział, że on nikogo nie wsypał. I nie wsypie. Tyle. Anna odzyskała równy oddech, ale nadal nie potrafiła z siebie wydobyć głosu. Pamiętała dokładnie, co im mówił mecenas Brzeski o oddziale, w którym zamknęli Łukasza, o więźniach siedzących razem z nim i o agentach celnych. Mężczyzna zrobił kilka kroków w stronę bramy, ale kiedy położył już rękę na klamce, odwrócił się jeszcze w stronę Anny i powiedział: Pani się nie boi. Ożeniłem kosę kochankowi mojej starej, ale nie jestem kapusiem. Nazywam się Niżyński. Mój dziadek miał virtuti. Na następny dzień u Jurka z Darkiem, Maćkiem i Karoliną zastanawiali się, czy jest jakaś szansa, żeby dowiedzieć się o tym człowieku czegoś więcej. Przypomnij sobie, co on jeszcze mówił. Jurek zdawał sobie sprawę, że nie można bez zastrzeżeń ufać jakiemuś typowi czyhającemu w bramie, ale jednocześnie miał nadzieję, że informacje, które mogliby wyciągnąć od kogoś stamtąd, byłyby nieocenione dla adwokata i mogłyby mu nawet pomóc w staraniu o przeniesienie Łukasza czy zwolnienie na wolną stopę. Nic więcej, opowiedziałam wam całą rozmowę, wzruszyła ramionami Anna. To przecież tylko jakiś kryminalista, wtrąciła się Karolina. Wiem, ale mimo to warto by go było odszukać i wypytać. Szkoda, że tego nie zrobiłaś. Chyba żartujesz, nie ustępowała Karolina. Przecież Ania była przerażona. On czekał na nią w ciemnej bramie. Poza tym nie wiedziałam, czy to nie jakiś prowokator. Anna wstydziła się swojej wczorajszej paniki i nie była zadowolona, że Karolina tak podkreśla jej przerażenie. Nadal tego nie wiemy. Janek wstał, wyszedł do przedpokoju i po chwili wrócił z książką telefoniczną. Jak on mówił, że się nazywa? W książce telefonicznej było kilku Niżyńskich. Adwokat, doktor nauk medycznych i gość, który mieszkał w jednym z bloków milicyjnych przy Francesco Nullo. Wszystkich z góry wykluczyli. Ten z Pudła to pewnie nie ma telefonu. Nie wiemy nawet, czy jest z Krakowa, czy gdzieś z okolicy. Zresztą może wcale się tak nie nazywa.